Elo, to jest drugi odcinek, nie, to jest chyba czwarty, bo pierwszy był, tak, po trzeci to był na live, teraz jest czwarty odcinek. Live się chyba wam spodobał. Zobaczę za miesiąc, ponieważ tak po miesiącu są maksymalnie moje wszystkie wyświetlenia. Więc, no dobra, więc zaczynamy. Counterblocks, Roblox Offensive. No dobrze, czyli musimy być counter. No trudno. Polaczka. To jest najśmieszniejsze, co można tutaj w grze wyczynić. Napisać swój name tak, Polaczka. Już każdy wie, że to Polka. A dlaczego nie napisała Polka? Dobra, napiszę Polska, żeby nie było DDDDD, czyli nie ma tutaj Polaków, że jestem Polaczka, jestem jedyną, kurde, udaję Polaczkę, jestem Polaczka, jestem, kurde, sama na serwerze, znaczy nie, tylko jestem, kurde, z Polski sama na serwerze. Czego znam? Ja go znam. Elo. Danio znam, Danio był kiedyś na mojej misji. Kiedyś był na mojej misji, był. Ultra haki już mam włączone. Czyli będziemy hakować. Dobra, nie chodzi mi o takie specjalne haki przez ścianę, czy strzelanie przez ścianę, czy chodzenie przez ścianę. Chodzi mi o naturalne hajdy. Czy inaczej inni pomyślałam, że my hakujemy, a my się tylko chowamy. Sprytnie. Jestem sam. I am the... Ktoś we mnie strzela od tyłu. Oni są na B. W mordę! Już po nas. Już po co to? Już po nas. Nie mamy szans po prostu już wygrać. Nie ma szans. Dania kiedyś hakował. Myślę, że przestał. Hakował kiedyś. Nie spodobało i jego zbanowałem. Dobra, nie zbanowałem go. On chyba wszedł z gry właśnie. To da for what? Jeszcze nie dead? Na pewno, ale oszustwo. Jak dead, no, to jest oszustwo. To ta gra to jest nerdowe oszustwo. Dobra, tu jest bomba. No, jak mam dead, no to by było... To ta gra to jest... No, bo strzeliłem go na początku 3 razy. A jakimś zimnym trafem przeżył. Wiem, że to było nice. Dla mnie też to było nice. I'm... I'm Ronio. Be a hat. To the fruit. Jak on mnie nie zauważył? Przeleciał koło mnie i mnie nie zauważył. Tak. Ja lubię takie bombki, to się nawet nie pokazuje. Kacza. No to na kacza. No dobra. Ale Pasza sobie wcześniej poradził. Nie wiem, czy teraz sobie poradzi z 3 prosami.
A Dani nie ma. Dani był kiedyś hakerem. Kiedyś był. Tak ostatnio z nim grałem, już nie hakował. A teraz chyba też nie hakuje. Lepiej, żeby nie, bo się wkurzę. No jego. I to bardzo niebezpiecznie będzie, gdy się na niego wkurzę, ponieważ ma czym się banować. Dobrze, żart znowu, ale gdybym umiał, to bym go zbanował wtedy. A można reportować za hakerstwo. Ale mi laguje. Przez te szoty mi strasznie laguje. Od nich, przez te dźwięki. A, on miał tego. Gdybym wiedział, że on to mam, no to bym do niego nie startował. Bomba! Bomba. Nie widać, żeby nikt by nie zabił. Bomba. Bomba ma tak długi zasięg. No niestety. Takie życie. Dobra. Chwilę! Czy mogę tędy to zrobić? Kiedy się to schowałem, jeden gościu przyszedł, no i... nóż mu przy głowie, no i on rozplantował bombę i... O! Ja mu rozplantowałem bombę, on rozplantował, bo gdzieś pięciu byłem sam. Bo on był sam, on sam rozplantowywał bombę. Rozplantowała ja go z noża. No i... No i... ją złapałem. Szkoda, że nie można tam pójść. Było fajnie. A teraz B. B im się zachciało. Tam są. Bye bye. Foksek. To w sumie fajna nazwa. Foksek. Chciałam napisać językiem noba, ale nie udało się. No sobie nigdy nie będę próbował, bo nie jestem nobem. Dobra. Jeszcze P90. Zresztą nie chce mi się za bardzo walić. Jedna rzecz, którą robił każdy CT, jak zaczynał grę. Kiedy mieliście P200, ja mam P250, ale gdy mieliście taką broń, to jak była USP, ktoś wyrzucił USP, to wy ją łapaliście. Ja tak robiłem, jak zaczynałem grę. Ale nie wiedziałem po pierwsze, jak zrobić USP. Teraz już wiem. Jest w inwentorii. O, fuk! Tam był Hell Player. Czego jest z piekła? Tam był gość. Już nie ma gościa. Uciekam! Run, du. Nie traficie mnie. Nie traficie mnie!
mnie chyba wpadłeś. Do nas tutaj wpadłeś. Już by było zabite, tylko czas. Poszło sobie XM 1014. O lol, on jest dziwakiem. Dzień dobry, dziwaku. Dobra, uciekam. Run. No kurde, ja się tam zablokowałem. Autor, jak ty robisz te rzeczy? Zablokowałem się, no ludzie. O ma rescue. No, jak łatwo go zgasił. No i ma problem. No idź! On jest za! On by zdążył. No widzicie? Widzicie? Terroryści, macie problem. Macie problem z wygrywaniem. Mnie to nie interesuje, dobrze? Zajmijcie się sobą. Nie, że to się bagowało, moi dupa, no. El Mao normalnie. No ci dziwię, że jeszcze nagrywam. W ogóle zapomniałem, że nagrywam, tak się wciągnąłem. Widzicie, ta gra jest tak wciągająca, że się zapomniałem, że w ogóle nagrywam. Widzicie, jakie ja mam sposoby na wygrywanie? Ja mam dobre sposoby na wygrywanie. A może pójść lub tam, więc idziemy tędy. Kamoje! Nawet mnie nie zauważył. O, dzień dobry. Z bronią, z lufą wystaje, kurczę, i myśli, że go nie widać. Z lufą wystawał, no. Co za człowiek. O, fuk! Drugi pewnie tam stał za rogiem. No to cwaniaczek. Ej, on go piluje! Drugie pójdą, no to już po nich. Kolejny gość, dołączają się do wojny, ale nie! Kurde, kolejny gość! Nasi wygrali. Nasi są niepokonani. Nigdy się nie dadzą. Dobra, więc biorę coś dobrego. Weźmy znowu coś słabego. Weźmy sobie augiem. Augiem. Na takie sytuacje zawsze jest dobrym augiem. Ale mówię, lufa było. Było widać mu lufę. Nie wiem. Widać mu było. Widać, jak tak się wygłupiał. Widzisz, człowieczku, ty się wygłupiasz, ja nad tym zbieram. Hehe, widziałem cię tam, felu.
Jego chcę. Dziękuję. Oh fuck! On jest hakerem. Nie, nawet nie widział. On nie jest hakerem. Ja nie toleruję niestety hakerów. No niestety nie toleruję. Czy są dla mnie tacy mili i grzeczni chłopcy? Hakerzy to dla mnie nie mili i grzeczni chłopcy, tylko tacy, kurde, bandyci bardziej. Złodzieje. Perfidni. Oszuści. Nagrałem dla was trzy odcinki niepożałowałbym i wy też nie, gdybyście dali mi łapkę w górę. A ja się oddzięczę kolejnym odcinkiem dzisiaj. Kolejny odcinek będzie z Dance Off. Drugi odcinek. Despacito jeszcze nie zebrałem, ale mam 700 pieniążków. I myślę, że łapka w górę mi się przyda, wam też. Żebyście dostali kolejny odcinek i żebyście coś obejrzeli. Nie zapominajcie, żeby dać mi też subskrypcję, dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia ode mnie, że ja nagrałem. Za masę wyświetleń, 30 wyświetleń pod pierwszym odcinkiem The Horror Elevator było dobrze, ale też było dobrze z Counter Terror, więc Counter Blocks też będzie. Dead. Counter Terror Stream. Mój ulubiony dźwięk w tej grze. Counter Terror Stream. No i znowu ten bug. Widzicie, jaki głupi jest ten bug? Przeszkadza. Po prostu. Przeszkadza. Bardzo. Bardzo. Zły bug. Headshot. Z maską króliczka nie jest taki miły, ale takim zamordowanym już lepiej. Kacie, ktoś tam wyjdzie. Okryjmy się. Idź tam. Jeden już umarł. Kolejni nie mogą umrzeć. Wypilnujcie tam, wypilnijmy tu. Kolejny dead, nie? Zgadłem? Nie, nie zgadłem. Tak, jednak zgadłem. O, co za... O, grupa idzie. Chciałem go tylko zobaczyć. Nie chciałem go zabić. Ja poszedłem tylko na zwiady. Dobra, to teraz nie będę się wygłupiać, jako gra normalna, po prostu czysta, normalna gra. A raczej jestem zawodnikiem, który nie będzie grać fair. Nie będzie. Nie będę grać fair. Tak. Widać, że Polaczka też pilnuje bazy. Żeby tam nikt nie przyszedł. I to bardzo słusznie, ponieważ ktoś tutaj idzie z naszych. Żaden z nich się nie zorientował, a oni idą prosto na siebie. Idą prosto na siebie! Wojna! Ona jest głupia, ona jest głupia. Strzeliła mnie żywego, choć wiesz, że nawet wygrali. Ona jest głupia. Ona pilnuje tylko bazy dlatego, no bo boi się, że deadnie. A z takimi, kurde, z taką grupą chłopaków deadnie, no to jest problem. Ale patrzcie.
Myślę, że kogoś zraniłem. Nie, tylko zostawiłem. To było konieczne. Hide and seek był konieczny. To jest haker. To jest haker, ja go nie widziałem. Haker. Ja go nawet nie zauważyłem. Wiedziałem, że ten tak był jeszcze haker. No super jest, jak się ma hakera, co nie? W grupie. O wiele łatwiej robota idzie, co nie? Oszust walone, kurde, Witold. Kurczę. To musi mi się wiecznie tak zawalać tablet? A musi. A musi. Nie musi. Dobra. I oni teraz wszystkim kontrolują, ponieważ nasz jest jakby teraz nieruchomy, ponieważ nie może nic zrobić. No a co on może zrobić? Mogę być w ich grupie, mogli nie pomagać. Od dzisiaj nie będę nikomu pomagać. Mamy przewagę. To mamy. To nasza sprawa. No już żadnie nie mam. Widzicie? 1, 2, 3 to haker po prostu. Haker i noob. Jednym wzięty. No, strzał przez ścianę. Weźmy Demetro, Demetro. Inferno, od razu Inferno, co nie? Inferno. A czemu jak ja chciałem wcześniej Inferno, to wy wybraliście, kurde, wasze tą głupią mapę? Teraz oni to chcą. Do dupy. A tak, haker nadal jest z nimi. No to mamy problem, bo hakerzy tak łatwo nie odstępują. Czy haker może nas zobaczyć? Pierwszy raz, jak zobaczyłem hakera, grałem jailbreaka. Byłem zły, byłem kryminalistą. No i ten, no i jedni przyjechał policjant. Oni wstawili się w ścian. Ja powiedziałem, jak tak można zrobić? Oni mi nic nie odpisali. Pewnego dnia dowiedziałem się od tego policjanta. Napisał w końcu mi haker. Czyli ja zrozumiałem, że ci, co wchodzą w ścianę, to hakerzy. I nic nie potrafią. Wtedy zrozumiałem, że to są oszuści. Przeczytałem w internecie, kto to haker. Się dowiedziałem, że to są pospolici oszuści. Więc chciałem właśnie przekonać was, żebyście nie zostali hakerami, bo będę was obrażać. No niestety. Ja nie lubię hakerów. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię jak ktoś wygrywa po prostu tylko dlatego, no bo jesteście ten. No bo jesteście dobrzy, a ktoś jest słaby. No bo jak myślicie, to jest lepszy. Haker jest lepszy, czyli normalny gracz. Normalny gracz jest lepszy. Bo hakerzy to dla mnie właśnie noby, którzy po prostu nie umieją grać, więc hakują, bo chcą się po pierwsze popisać, żeby mieć frienda, bo myślą, że powie jak się hakuje. Po drugie, nieważny haker, ponieważ on ciągle wchodzi w ścianę, tylko to potrafi. Nic nie potrafi innego, tylko wejść w ścianę. Jakikolwiek autor powinien kiedykolwiek zrobić, że ściana, jak się dotknie ściany, to właśnie zabija, że jakiś glitch to cię zbanuje, że kurczę, że po prostu cię zabije, kurde, jak hakujesz. A nie, kurde, że po prostu sobie przejdziesz przez to. Dobra.
ci, co wierzą w to, że hakerzy to są złe, to niech napiszą: haki są złe. Haki są złe. Ci, co mi wierzą, że hakerzy po prostu powinni być po prostu wywaleni. Niedługo zrobię grupę, jak będę starszy, to będę miał hajs i zrobię, kurde, grupę Unhackers, czyli jak znajdziemy hakerów, to ich banujemy. I po prostu, kurczę, no, ich kikujemy razem w grupie, kikujemy ich. Tak by było dobrze, tak by było w końcu dobrze. Po prostu się sprzeciwić hakerom, którzy oszukują. Jak będę starszy, to pewnego odcinka, pewny odcinek, jak będę miał gdzieś kilka lat, czy gdzieś jeszcze gdzieś 200 odcinków, może później wam powiem, że ten, że tworzę grupę na przykład, bo wtedy może będę dostawać pieniądze, a może nawet nie wiem. Może kupię nawet sobie złotą willę. Ale dobra. Ale stworzę kiedyś na pewno grupę Unhackers, czyli przeciw hakerom. Puuu. Właśnie, czy to nie jest hakerstwo? To jest super hakerstwo. Czyli kończymy i włączamy coś innego. I chyba już będę grać się na Roblox, wiecie? Nie będę. I coś się zepsuło, widzicie? Fortnite 84%. To dobrze! Czyli niedługo będzie Fortnite do nagrywania i będzie to plus, że jak skończę nagrywać to, to zacznę nagrywać tamto. No i... No w sumie to racja. Skończę nagrywać to, zacznę nagrywać tamto. No dobra. Przełączamy to. Gdybym coś zrobił, to byście napisali, że jestem hakerem. Więc... Nie będę tego robić. Napisalibyście, że jestem hakerem. Kiedyś próbowałem hakować. Kiedyś próbowałem hakować. Od razu wam mówię, odradzam haków. Ponieważ hack Robux Free. Właśnie to kiedyś zrobiłem. I okazało się, że nic mi nie dało. Nic mi nie dało. Zero. Zero RS. Zero RS. Nadal mam zero. Nic nie wpadło. Widzicie? I od tej chwili ostatni raz uwierzyłem w jakiekolwiek haki. Widzę, że haki nadal trafią. Co zrobić? Ale ja nie chcę. Nie chcę. Jakbym mały, to próbowałem. Teraz już nigdy nie będę próbować. Haki są złe. Może jak będę starszy, to może trochę pohakuję, żeby wam pokazać co i jak, a tak to będę nagrać normalnie, ale tak jak będziecie chcieli haki, to napiszcie w komentarzach, jak będę starszy, to na pewno zrobię wam odcinek z hakami. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach haki. Hack. Czyli to znaczy, że chcecie, żebym jak będę starszy, to będę nagrywać i jeden odcinek będzie poświęcony na hakowanie. Na Robloxie. Donation. Grasz za bardzo chcę Robuxów. Wyłudza. Po co jest donation? Po to, żeby wyłudzać reski. To nie ta gra, ponieważ to będzie słabe. Oblivious. No, widzicie, i taki właśnie nie lubię. Escape Evil Oblivious. Taki właśnie nie lubię. I to jest najczęstsze, co się pojawia. Escape. Podpiszą ci coś tam bla 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 i już napiszą escape i bla bla bla. To no jest super, no jest super, co nie? O, i to ja lubię. Tą grę ja lubię. Grałem to z moim bratem. Może nawet uda nam się zabrać Guesta. Jak ja, kurczę, Guest jest legendarna postać w tej grze. Od razu mówię, ja po prostu było kiedyś blisko, mówię, jest Guest. No i kurczę, no i taki
kurde od tego. Milimetr kurde od tego. Od Gwesta się kurde pokazał jakiś kurde inny Gwest. Jakiś słaby Gwestik. 1442. No. No i co z tego dostałem? No. Nic z tego nie dostałem, bo to jest nudne. Dobra. No dobra, czyli mam... Coś sobie weźmiemy. Ja na razie mam... Charakter. Charaktery. Slender Swat. Slender. Nie mogę, ale mogę ciebie. Mogę ciebie. Mousey Kid. Widzicie, coś najlepsze? Join. Prawie nic nie zrobił, chcę Vibru. Level 15. Tylko tamte rzeczy i tutaj na początku są za Robuxy, a nic innego nie ma. I takie gry ja właśnie lubię. Jeśli kiedykolwiek stworzyliście grę, to napiszcie mi w komentarze, że stworzyliście grę. Ale od razu wam mówię, nie wyłudzajcie tak Robuxów, bo ja w niej nie zagram. Ja nie lubię grę w wyłudzacze Robuxów. To jest słabo, okej? Okay? Będę Emily. Kto oglądał Quest 666? Niech napisze mi w komentarzach Quest 666. Ja oglądałem. Tą dziewczynkę nawiedzał duch Questa. Ale mam jeszcze tutaj coś. Minki. To będzie później, jak mi się załaduje gra. Mam rewolwer, pistolet, światełko i nóż. Pewnie domyślacie się, czego używały tamte dziewczynki, które były na dachu. Domyślacie się, czego... Pewno czegoś bardzo niemiłego. Jak na nastoletnie dziewczynki, to wiecie, czego używały. Nie mogły użyć pistoleta przecież. No, ale użyły rewolwera. Dobra, powiem prawdę, użyły noża. Ale nikogo nie ścięły. No niestety, Gwest się pojawił i chciał je zrzucić, ale przyszły stare Gwesty, no dobra. Nie będę spoilerować, sami sobie obejście. A teraz chwilę na włączenie, na przystopowanie, no i ten, włączyć sobie historii Questa. Zastopowanie, no i pójście. Dobra, już! Mogliście sobie wtedy przystopować i sobie obejrzeć tą historię. Żebyście dokładnie wiedzieli, o co Mika mam. Robi się tutaj minek sam niewidoczny, nie wiem dlaczego nadal. Minki nadal nie działają. Autor. Zespół. Normalnie zespół rocka! Kurde. Boże, grać lepiej. Szkoda, że nie można grać. Może dobrze, że można usiąść. Szkoda, że nie grać. No patrzcie, to jest najgorsze. Bekomy dwarf. O, widzicie? Teraz możemy sobie być. Live the Roblox in the video. Dobra, jak nie chcę. Dobra, robię cięcie, ponieważ coś się zepsuło, robię cięcie. Dobra. Było zepsucie, no i Roblox mi się zepsuł, no i muszę teraz czekać, ale na szczęście załadowało mi się i mogę nagrywać Fortnite'a. Dobra. Nie chcę się włączyć. Przecież ja mam się po prostu zdenerwować teraz. A początku to, później to, dobra, zrobi cięcie, może coś się zrobi. Wtedy, kiedy włączyłem cięcie, to akurat ten, to akurat się włączyło. Ta gra jest po prostu na mnie chyba zła, że już dawno ją nie nagrywałem, bo nie grałem w nią gdzieś tygodnia.
Muszę czekać. Dobra, zrobię cięcie, aż się w końcu po prostu włączy. Oczywiście, może to trwało u was 1 sekunda, a u mnie trwało 1,5 godziny. Ja od razu powiem, że nie było miło, ponieważ skraszowało mi się. Nie no, kurczę, załadowało to mi się wszystko i mi napisało się, że ten. Że mi się skraszowało. Ja się tak wkurzyłem. Już przy tym mi się wyłączył komputer. Włączyłem jeszcze raz, teraz nagrywam. A co jest najbardziej chamskie, że mi się skraszowało, że kurczę, czekałem 2 godziny prawie. I to z niewiadomych przyczyn się włączam, bo się skraszowało. Ktoś gra w to samo co ja. Ktoś próbuje mnie szpiegować. A kto to? Edzembej czy Plaga? Plaga to jest mój kolega z klanu w Clash Royale. On napisał, I like jailbreak, ja lubię jailbreaka. Jeśli będziesz grał w jailbreaka, to zapewne z tobą nie będę grać. W co ty grasz? To jest Mining Simulator. Myślę, nie wiem, czy w to grać. Dobra, weźmy coś na odcinek, bo kurczę, już coś się psuje. Dobra, weźmy jedną grę, może wam się spodoba. Dzisiaj chciałem nagrywać godzinę, ale no. Ale widzicie, no crashuje się wszystko, kurde, nie mogę nic zrobić na razie z tym. Z crasherem, no i no, no widzicie, no. Nie moja wina. Battle of the Titans. Field of Battle. To jest ostatnia gra, jaką mógłbym wam dzisiaj zrobić. Więcej już po prostu nie znam. Więcej nie znam gier, które mógłbym teraz nagrać. Silent nie chce mi się nagrywać, za bardzo mi się nie chce. Ostatnio mi się przejadł trochę Assassin. No z tych wygrywek to po prostu mi się przejadł. Tym bardziej, że używam nie tego miecza. Dobra. No nie mogę tam wejść. Trolują mnie. No i teraz mnie na maksa strolowali. Tytan. To był tytan. Walić ciebie, gościu. O, generał! Generał! Ale się złożyło. Generał wyszedł. Na czas. Oni pilnują właśnie generała i mamy gorzej, bo jak... To jest duk. Duczu, się ciebie zabiję. Duczek, czemu stoisz jak głupi? Chyba ja muszę ranować. Ponieważ, no, muszę uciekać, po prostu, dobrze? Ponieważ oni już wzrosną w siłę i zaczynają nam coraz więcej osób zabijać. To mamy tutaj problem. I have a problem. Dobra, ponieważ, no, nas jest tu kilku, więc może sobie z nimi poradzimy. Porozstrzelamy i się fajnie pobawimy, strzelając w nich. O, on ma tą broń! Ta broń jest super! Ta broń jest super! Nawalasz, kolego! Equip my friend! Nie! Zrobiłem dużo wcale nie mało. Muszę uciekać teraz. Muszę uciekać, mam 150 życia. O nie! Mam problem, bo muszę uciekać. To mój problem. On będzie próbować to, kurczę, coś zrobić, ale nie zrobi, nie uda mu się. To jest ich spawn, więc mamy też trochę przesrane, bo to ich jest coś spawnny. A ten gość jest na 18, jestem na 14. A nic nie zrobię. Ja bym mu dał Heylodera. Mam 7 życia, ja nie ucieknę.
go tepnie? Nie tepnie go, bo my jesteśmy żogrami. Nie, w górę mogę szybko polecieć. Już nie ma. Już nie ma go. Choć mam 12 żyć. Nadal jest. Mam problem. Już nie ma problemu, bo on sobie poleciał. On poleciał, bo mnie nie zauważył. Jak się czuje człowiek, gdy jest się bohaterem? No super się czuje. Nie zrobić tego. Dotknęła mnie. Dotknęła mnie jego klątwa. Bycia zły. Dobra, się zregenerowałem, jestem makikiem nadal. No i lecę. Lecę na wojnę. To będzie bitwa wszechczasów. Kto wygra? Czy oni, czy my? O, ktoś mnie zauważył. Chyba problem. Sam jest generał. Generał jest sam. XD. No super! A poleciało się w dupkę. Jach! Dobra, ja tej walki nie wygram. Tej walki już nie mogłem wygrać. Już miałem 80 życia, już wolałem się poddać. O fuk! On przyleciał. On jest mistrzem. Jest mistrzem nad mistrzami. Tak! Aria znowu wraca do gry. Jo. Win! Wygramy to! Może nie? Ale no lecimy, naszymi mieczami lecimy. Każdy tu teraz jest potrzebny nam. No trudno, może dednę, ale wszyscy tutaj wygrają. Jesteśmy tutaj bohaterami wszyscy. A tamten gość nic nie zbałduje! I mamy 3900. No to jest plus. To wielki plus, że mamy 3900. No to już podam mi generale. O, wojna wszechczasów! Nie wiem, kogo nawet walę. Ale wojna. To mi się podoba. Wygraliśmy, ogry wygrały. 100 pańców. 100 palców normalnie. Dobra. Wygraliśmy to. Wszyscy jesteśmy ludźmi teraz. Nie, można latać na tej mapie, ci nie. Jak nie się nic. Demon, proszę. Ja chcę, żebyście obejrzeli demona. Nie. No. No i ta jeszcze najgorsza mapa. Może pogięło, kurde, całkowicie. No i jeszcze ta najgorsza mapa na świecie, no. Czemu ona jest taka zawsze słaba? No ta mapa zawsze była słaba. No to już ją zajęliśmy. Ha, nie ma zasięgu. Gówniaczek. Płaczek gówniaczek. O, w mordę! Leciałem do jego zamku z szczęściem. Panie, pozwolisz mi tu dolecieć? Dziękuję.
Nie mogę mieć bowiem wiecznej chwały. Rodak. To jest po prostu zło. Ten mage to zło. On zaczął przede mną uciekać. Jaki ham. Chytrus. Chytry ham. Dobra, lecimy. Bo nie gra go, nie gonimy, no. Ho, ho. Dobra, no na tym kończymy nagrywanie. Cześć.